I witam w piątej odsłonie poznawania samolotu MD-11 w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy start. W poprzednim sobie przygotowaliśmy całą checklistę do startu. Uruchomiliśmy samolot i wykołowałem tutaj na płytę startową. Także dzisiaj kontynuujemy. Lecę w innym dniu, więc troszkę się różni pogoda, ale różni się ciśnienie, ale wielkich różnic też nie ma. Pogoda jest dosyć podobna. Trasa przelotu mam taką samą, jak ustawiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Tutaj też, patrząc na Primary Flight Display, przypomnienie, że włączyliśmy sobie NAV, czyli tutaj włączyliśmy ten przycisk. Ja może jeszcze sobie otworzę panel. Tutaj jest panel autopilota na osobnym okienku. Tak, uruchomiliśmy sobie NAV, czyli teraz NAV jest uzbrojony, co oznacza, że po włączeniu autopilota autopilot będzie nam automatycznie już podążał naszą trasą wytyczoną tutaj sobie poprzez Route Managera. I jeszcze teraz musimy sobie kliknąć Auto Flight, tak, po to, żeby przepustnica nam się uzbroiła. W tej chwili ATS jest off. Także odpauzuję jeszcze symulator, bo miałem zapauzowany. Także klikamy teraz AutoFly i widzimy, że przepustnica jest teraz uzbrojona. Znikło nam podpisanie OFF. To jeszcze przypomnienie, że jestem w trybie realistycznym, że nadpisanie automatycznej przepustnicy jest ON IN CLAMP. Gdybyśmy sobie ustawili tutaj NEVER, to kliknięcie tego przycisku... O, właśnie to się dzieje. Spowoduje, że szybko odciąłem autopilota i przepustnicę, spowoduje, że no właśnie od razu komputer przejmie kontrolę przepustnicą i da pełny ciąg do startu. Gdybyśmy tak chcieli, żeby z automatu kliknięcie tego przycisku Auto Flight od razu nam startowało samolot, to możemy sobie tutaj wybrać właśnie opcję Never. Ja zostawię sobie On in Clamp, tak jest realistycznie. Dobrze, dam jeszcze Ctrl D. OK, teraz mam wyłączoną automatyczną przepustnicę. Włączmy Auto Flight jeszcze raz. I tym razem nic się jeszcze nie będzie działo. Przepustnica stoi w miejscu. Teraz my ręcznie musimy sobie dodać tak ciągu przepustnicą, żeby wystartować. Wtedy też przepustnica będzie pracowała przez chwilę w trybie thrust, co będzie oznaczało wtedy, że przepustnica też będzie zablokowana. Nie będziemy mogli nią sterować ręcznie, ale tylko do 80 węzłów prędkości. Bo wtedy przepustnica znowu wróci w tryb take off clamp, co będzie oznaczało, że będziemy mogli w razie czego ciąg odciąć. Dobrze, tutaj już nas wieża pogania, więc wystartujmy. Klapy 15, także samolot powinien być prawidłowo skonfigurowany. Dobrze, daję teraz pełny ciąg. Ach, jeszcze zwolnijmy hamulce. Dobrze, mogę kontynuować zwiększanie ciągu. I usłyszymy kliknięcie. Jest kliknięcie. Teraz przepustnica poszła na pełną moc automatycznie bez mojego udziału. Jesteśmy w trybie thrust. Po osiągnięciu 80 węzłów. Już jest 80, znowu kliknięcie. Wróciliśmy do pozycji clamp. Teraz moglibyśmy odciąć przepustnicę, gdyby była taka potrzeba. Ja teraz sobie zapauzuję, bo jeszcze zobaczmy, że tutaj mamy taki biały wskaźnik. To jest nasze VR. Ja w poprzednim odcinku mówiłem, że tutaj nie ma wskaźników V1, VR i V2, ale VR jest jednak. To jest właśnie ten biały wskaźnik. V1 i V2 nie mamy oznaczeń, ale ten biały wskaźnik nam się ustawia automatycznie poprzez właśnie wagę samolotu. Jeżeli sobie tutaj wybierzemy odpowiedni załadunek i paliwo, to... No jeżeli bardziej obciążymy samolot, to po prostu ten znacznik nam się rzeczywiście przesunie dużo wyżej, ten biały, więc to jest nasza prędkość VR, przy której możemy podnosić nos samolotu. Tutaj mamy też takie oznaczenie jak na przykład FR, to jest Flap Retraction, czyli to jest prędkość, po której osiągnięciu możemy podnieść klapy, czyli do tej prędkości klap nie możemy jeszcze podnieść. Tam będziemy mieli kolejne wskaźniki. Ja może będę pauzował właśnie w trakcie startu, bo to wszystko będzie się szybko działo. Także odpauzujmy. I mam 160, więc podnoszę. Dam teraz pauzę jeszcze.
bo zobaczmy, teraz mamy kolejne wskaźniki. Teraz mamy FR na zielono, co oznacza, że już mógłbym schować klapy. Tu mamy na przykład SR, czyli slot retraction. To oznacza, że po osiągnięciu tej prędkości mógłbym schować sloty. W tej chwili jest to na żółto, co oznacza, że jeszcze nie mogę schować slotów. Zmieni się kolor na zielony, jeżeli będę ponad tą prędkością zaznaczoną tutaj. Tu mam jeszcze prędkość na przykład F28, to mogą być różne cyferki w zależności od klap, ustawień klap. F28 oznacza, że mógłbym jeszcze teraz wysunąć klapy na pozycję 28, czyli jeszcze przesunąć sobie tą dźwignię w dół o jedną pozycję. Gdy ominę tą prędkość F28, to już nie będę mógł wysunąć klap, tak, bo będę leciał zbyt szybko. Mamy jeszcze GR, to jest prędkość, przy której musimy schować podwozie, to znaczy nie możemy lecieć szybciej niż ta prędkość tutaj oznaczona, czyli 230 węzłów z wysuniętym podwoziem, czyli musimy to podwozie schować, czyli jest to skrót od Gear Retraction. No i tam będą jeszcze inne oznaczenia, oczywiście tutaj tak, FR, znaczy końcówka R nam mówi, że do tej prędkości możemy czegoś używać. Tam jeszcze będą inne znaczenia jak GE i SE, to jest właśnie od E, będzie zawsze od Extraction, czyli to będzie ogranicznik prędkości, do której będziemy mogli coś wysunąć, czy to podwozie, czy sloty. Ale dobrze, kontynuujmy teraz nasze wzbijanie. Dam G, schowamy podwozie. Jak będziemy 400, jesteśmy ponad 400 nad ziemią, więc włączamy autopilota i klikam tu środkowym, żeby utrzymywać prędkość 250. Teraz jesteśmy w trybie Climb Thrust, czyli przepustnica pracuje w trybie właśnie wzbijania się. Widzimy, że ramka autopilota nam znikła. Ja na razie Griffina będę olewał, widzę, że 3000 mi każe utrzymywać, nie będziemy się go słuchać. Teraz schowam jeszcze podwozie oczywiście, bo, znaczy nie podwozie, tylko klapy, nie w tą stronę. Tak, mogę schować klapy. I sloty też już schowam. Tu mamy oznaczenia tak, że teraz sloty idą w górę, przed chwilą szły klapy w górę. Podwozie jest w górze. No i tu mamy właśnie ograniczenie na przykład GE, czyli lecąc szybciej niż GE nie będziemy mogli wysunąć podwozia. A tutaj mamy ograniczenie do klap. Także te wskaźniki są na zielono, co oznacza, że w tej chwili mógłbym jeszcze wysunąć podwozie i mógłbym wysunąć sloty. Ale jak przekroczymy te prędkości, to te oznaczniki zmienią kolor na żółty, co by oznaczało, że nie możemy już zmienić wtedy, znaczy nie możemy wtedy wysunąć czy podwozia, czy slotów. Tryb mamy pitch, co oznacza, że prędkość jest sterowana kątem właśnie pochylenia samolotu. W tej chwili samolot ma dosyć wysoką prędkość, więc wzbija się też bardzo mocno. 5000 stóp na minutę. I wzbijamy się do 18 tysięcy, tak sobie wybraliśmy wcześniej tutaj naszą wysokość. Widzimy też, że samolot podąża zgodnie z naszym planem, bo mamy właśnie nastaw, tak, uzbroiliśmy sobie wcześniej nawigację NAV i mamy tutaj też informację, że ten NAV działa i no i nawiguje nam autopilot AP1. Samolot ten ma dwa autopiloty, tu mamy właśnie AP1, jak teraz kliknę sobie AutoFly jeszcze raz, widzimy, że zmieniło się na AP2. No i też jest NAV2, chociaż tutaj nie wiem dlaczego NAV2, czy to się czymś różni, ale widzę, że raczej nie, bo że samolot wciąż nawiguje tutaj prawidłowo. No i używa też autopilota drugiego w tej chwili, jeżeli znowu klikniemy AutoFly, to się zmienia na autopilot pierwszy, tak? Czyli mamy dwa autopiloty, żeby było tutaj też zdublowane. Jeżeli pierwszy zawiedzie, to mamy jeszcze drugi, a to jest to zdublowanie jest o tyle ważne, żeby właśnie przy autolędzie, tak, żebyśmy mieli zawsze zapas tego autopilota, jak jeden zawiedzie, to drugi przejmie kontrolę. Dobrze, zróbmy sobie checklisty, bo tutaj mówię, a tu trzeba jeszcze na przykład tak, trzeba rozbroić hamulce aerodynamiczne. Tutaj mamy
przełącznik autobrake'ów dajemy w pozycję off z powrotem. Klapy są tak schowane, sloty też. Coś tu jeszcze, chyba będzie wszystko. No i do wzbijania, tak, możemy patrzeć, kiedy zmienimy sobie ciśnienie na standardowe. Ja to zrobię powyżej 18000 stóp, niech będzie po amerykańsku. To normalnie byśmy musieli sprawdzić sobie na mapach, jaki jest transition level. Tutaj też moglibyśmy się już oczywiście rozpędzić, jesteśmy ponad 10000 stóp, więc rozpędźmy samolot troszkę bardziej, dajmy sobie 300. I teraz klikamy środkowym i nastaw 300 jest wybrany i samolot podąża. Ustawię teraz wyższą wysokość, dajmy sobie na razie na przykład 30 stóp. I teraz widzimy, że on będzie teraz też sterował tym pitchem, czyli kątem pochylenia, ale póki musi nabrać prędkości, to aż tak ostro do góry właśnie nie idzie, żeby właśnie samolot jeszcze nabrał prędkości. Też zauważymy, że im bliżej już będziemy naszej prędkości, to samolot będzie właśnie mógł dużo bardziej podnieść nos do góry i wzbijać z większą prędkością. Dobrze, dalej checklista, możemy już wyłączyć światła, bo jesteśmy ponad 10000 stóp, więc światło lądowania na off. OK. No i tu już na przykład też widzimy, że te oznaczniki prędkości dla klap i podwozia są na żółto, co oznacza, że właśnie w tej chwili no, nie będzie to dobry pomysł, żeby na przykład wysunąć podwozie czy sloty. Dlatego tu mamy też taką fajną pomoc dla tych prędkości. No i samolocik nam wzbija. Tu jeszcze mamy Islandię pod nami. No i jeszcze kolejna rzecz, oczywiście z checklisty, powinniśmy już przełączyć się na ciśnienie standardowe. W tej chwili nie mam ciśnienia standardowego, a żeby to zrobić, możemy tu sobie kliknąć akurat tutaj, tak, na tym pokrętle baro, po prostu klikamy lewym przyciskiem myszy i nam się automatycznie ustawia ciśnienie standardowe 29,92 cala subkartęci. Także dla zachowania separacji powinniśmy właśnie używać ciśnienia standardowego przy używaniu poziomu lotów powyżej transition level. Mogę też się tutaj przełączyć teraz na prędkość używaną w machach, a nie w węzłach, do tego, że już jesteśmy dosyć wysoko i widzimy, że nasz ogranicznik prędkości zaczyna tutaj schodzić w dół, więc używając węzłów możemy przekroczyć naszą dozwoloną prędkość, więc przełączmy się na machy. W tej chwili mamy 7-8 macha ustawione, więc jest ok. Myślę, że będziemy mogli się też troszkę rozpędzić do 8 machów. Tu mieliśmy też takie ostrzeżenie, właśnie altitude. To ostrzeżenie się pojawia 1000 stóp przed zadaną wysokością, tak żeby właśnie nas ostrzec, że jesteśmy już tak blisko wyrównania. I też właśnie podczas wyrównania zauważmy, że tryb utrzymywania prędkości zmienia się w podpis thrust zamiast pitch. To oznacza, że teraz samolot steruje przepustnicą po prostu, jeżeli chodzi o utrzymywanie prędkości, a nie kątem pochylenia. Tak? Kątem pochylenia steruje tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w trybie zniżania lub wzbijania się, a gdy lecimy poziomo, no to po prostu używa przepustnicy, żeby trzymać prędkość. Jeżeli ja teraz tą prędkość sobie zbiję, tak, to zobaczymy, że będzie trzymał przepustnicę, chociaż teraz chyba tego nie zauważyliśmy.
Tak, ale jest właśnie w trybie thrust. Też widzimy, że jest hold tutaj podpisany, jeżeli chodzi o wysokość, no co po prostu oznacza, że jest utrzymywana wysokość przez autopilot na naszym nastawie 30 tysięcy stóp. Dobrze, ja teraz zwiększę sobie wysokość do mojego planowanego lotu, czyli 39 tysięcy stóp. I klikamy środkowym. I samolot zaczyna wzbijanie. I tak samo przełącza się teraz na tryb pitch, jeżeli chodzi o utrzymywanie prędkości. Czyli steruje prędkością poprzez kąt pochylenia samolotu i jesteśmy teraz w trybie climb. Czyli do wzbijania, jeżeli chodzi o wysokość. Dobrze, ja teraz przyspieszę z powrotem, dajmy 8 machów. Myślę, że teraz zobaczymy, jak działa też ta opcja pitch, jeżeli chodzi tutaj o utrzymywanie prędkości, bo samolot powinien nam zmniejszyć kąt wzbijania się. Tak, widzimy teraz, że kąt wzbijania schodzi, dlatego że samolot uznał, że musi troszkę obniżyć nos, żeby rozpędzić samolot, tak? Żeby właśnie otrzymać teraz 0,8 macha. No i niemalże prawie w ogóle przestał się wzbijać teraz. Ale gdy osiągniemy zadaną prędkość, to będzie mógł, tak już to robi, będzie mógł podnieść teraz nos do góry i wzbijać się z większą prędkością pionową. I co do prędkości pionowej, możemy teraz sami też regulować, jeżeli byśmy chcieli, po prostu kręcąc tutaj tym pokrętłem, możemy sami powiedzieć autopilotowi, w sensie powiedzieć, z jaką prędkością ma się wzbijać. Na przykład daję mu teraz 1000 stóp na minutę. Możemy się też przełączyć na flight path angle, czy na kąt zadarcia nosa. W tej chwili mamy 1,2 stopnia. Możemy dać mu na przykład, nie wiem, 1 stopień. I on powinien teraz trzymać 1 stopień. Chociaż tutaj na skali nie widzimy teraz stopni, widzimy po prostu zawsze vertical speed, czyli metry stopy na minutę. Dobrze, jeżeli chcemy teraz, żeby komputer sam sterował prędkością pionową, to jeszcze raz klikamy środkowym nastaw wysokości. Tu się zakreskowuje nasza prędkość pionowa, więc teraz komputer sam zarządza tą prędkością pionową. To ciekawe, przełączył się, tak, włączył nam się ptaszek, czyli tak jakbyśmy byli w pozycji track, a nie heading. Ale tu mamy heading. Teraz mamy track, heading. Ok, w takim razie włączenie tutaj w fly path angle to powoduje. Ok, tak. Włącza nam się nasze oznaczenie tutaj dla tracka. Chociaż co ciekawe, tutaj przełączenie tracka nie pokazuje tego ptaszka. Tylko włączenie fly path angle. Dobrze, widocznie tak to tutaj działa. Także dalej się wznosimy. Oczywiście tutaj też możemy sobie ustawić wartości ujemne, jeżeli chodzi o prędkość pionową, to oznacza, że będziemy się zniżać oczywiście. Teraz samolot będzie nam się zniżał. Ale wróćmy do wzbijania. Także przyspieszyłem czas. Widzimy teraz, jak ciągle ilość węzłów nam spada, bo jesteśmy coraz wyżej. Trzymajemy stałą liczbę macha, ale ilość węzłów prędkości się ogranicza i jesteśmy już prawie wyrównani na naszym poziomie lotu. 39 tysięcy stóp i to jest nasza wysokość przelotowa, jaką sobie ustawiliśmy w Flight Managerze. No jeżeli byśmy chcieli sami przejąć teraz sterowanie, możemy wcisnąć Shift D, żeby odłączyć autopilota. Ja to teraz zrobię. Tak, mamy alarm, że autopilot się rozłączył.
Dam jeszcze raz Shift D, żeby wyłączyć alarm. Także jestem świadom tego, co robię. Żeby włączyć autopilota z powrotem, robimy jeszcze raz autofly tutaj na panelu autopilota. W tej chwili automatycznie też nam się wybrał pilot pierwszy, możemy wrócić do, znaczy drugi, wróciłem teraz do pierwszego. No i możemy też rozłączyć autopilota tym przyciskiem. To jest to samo co Shift D. Jeszcze raz, żeby włączyć alarm. No i w tym trybie możemy sami teraz ustawić sobie heading, kręcąc tym pokrętłem, jak my chcemy tu sobie lecieć. Na przykład wykręcę sobie, tak, nastawię sobie teraz heading, żeby lecieć. Chociaż jeszcze chyba nawa mamy włączonego. A zobaczmy, jak to działa. Jeżeli włączę heading i kliknę środkowym, no tak, i teraz dopiero jesteśmy w trybie heading, więc możemy teraz włączyć autopilota, żeby komputer, znaczy autopilot, podążał wskazanym headingiem. I to się teraz dzieje, tak? Troszkę odbiliśmy tutaj sobie w prawo na mój heading, który sobie wybrałem. I teraz możemy kręcić headingiem, żeby sobie tak wybrać taki heading, jakim chcemy lecieć. Aha, jeszcze potwierdzamy środkowym po nastawie, ok, i teraz autopilot wykonuje. A żeby wrócić do naszej trasy, dajemy jeszcze raz nav. I już jesteśmy w trybie nav i samolot będzie podążał teraz do następnego punktu na trasie. Także to wszystko fajnie działa. No a jeżeli chcemy rozbroić przepustnicę, to dajemy Ctrl D. O, musi być fokus na symulatorze, a nie okienku. Ctrl D. I jest rozbrojenie, na razie alarm. I teraz jest rozbrojenie, potwierdziłem jeszcze raz Ctrl D. I przepustnicę mam rozbrojone, tak? Mam tutaj teraz podpis auto thrust servo off. No i teraz możemy ręcznie sobie sterować tą przepustnicą. No teraz dowaliłem pełny ciąg, więc troszkę zmniejszę. No i żeby włączyć automatyczne przepustnice jeszcze raz, dajemy auto fly. I automatyczna przepustnica znowu działa. No to jest właśnie tak troszkę ciekawie rozwiązane w tym samolocie, że nie mamy osobnego przełącznika na autopilota i automatyczną przepustnicę. Wszystko obsługujemy jednym przyciskiem, tak? Autofly, jeżeli chodzi o automatyczną przepustnicę, jak i autopilota. I zależnie co sobie odłączymy, to autoflyem to sobie włączamy. Więc tak to tutaj działa. Zobaczmy Red Griffin, teraz jesteśmy poza wszelką kontrolą, bo jesteśmy tutaj nad wodą. No i teraz właśnie powinniśmy sobie kontrolować naszą trasę. Jeszcze mamy spory kawałek do kolejnego punktu. Ponad 170 mil morskich. Wiatr z prawej strony. 12 węzłów. Tu mamy Grand Speed 463 węzły. I True Airspeed 459 węzłów. Tak, tu mamy właśnie następny nasz punkt. Tutaj mamy też dystans do tego punktu. On się dynamicznie teraz oczywiście zmienia. A tuż to ja nie wiem, co to jest to. 1540,4 Z.
Zobaczmy sobie też Road Manager. Także się zgadza, lecimy na ATSIX. Tu mamy całkowity dystans do ATSIX, to było 309 mil morskich. Mamy estymację czasową do naszego punktu. Tu niestety nie mamy estymacji czasowej. Także 17 minut, ale oczywiście ja lecę na przyspieszonym czasie, więc ten czas mi tutaj dużo szybciej zasuwa, jak i dystans pokonywany. Możemy sobie zobaczyć ilość paliwa równiutko w każdym zbiorniku, także tutaj rzeczywiście to działa, że utrzymywany jest poziom zbiorników przez automatykę. Mam po 15 tysięcy funtów. Tutaj już się zmieniło w tanku drugim. Możemy sobie włączyć logo. Chociaż nie ma to aż tak chyba sensu, bo jest widno. Podświetlenie paneli. No, teren mi się z powrotem renderuje. Tu miałem jakąś plamę, która mi się nie wczytała. I tak się prezentuję MD-11 w powietrzu, w swoich naturalnych warunkach, czyli w powietrzu. Jeżeli chodzi o sam model, chyba jeszcze aż mu się tak bardzo nie przyglądałem. No tutaj jakby modele tego Flight Geara ogólnie cierpią troszkę na bolączkę chyba taką, chociaż nie, to są podwozie, tak? To jest podwozie. Nie ma aż tak bardzo dużych detali, szczegółów, jeżeli chodzi o na przykład spód samolotu, gdzie mamy pewne czerpaki, na przykład na paki. No, chociaż tutaj mamy, o, tu mamy parę modeli, znaczy parę detali wymodelowanych. Mamy tutaj jakieś sensory, czy to właśnie powietrza statycznego, czy dynamicznego. Ale ogólnie model jest całkiem dobrze wykonany. Tutaj na przykład zauważyłem, że w Airbusie jest no, dziura w modelu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o klapy. Tutaj chyba jej nie ma. Chociaż aż tak nie widać. Tutaj silnik. Widzimy, jak się kręci i robi to jakby nie w osi. Nie wiem, czy tak ma być, ale tak jakby oś była nie w centrum ustawiona. Tu chyba jest podobnie. Pilotów nie ma. Leci samolot widmo. Jeżeli chodzi o tekstury, to często można zobaczyć na samolotach, no właśnie przy dużym też zoomie, no pewne ząbki, tak? Pewne no po prostu oznacza to, że tekstura jest niskiej rozdzielczości, ale tutaj akurat ta tekstura jest dosyć chyba na tyle dobrej rozdzielczości, że jednak jest to całkiem dobrze zrobione, do tego, że te ząbki widać, ale już naprawdę przy bardzo, no już przy takim zoomie, tak? Jeżeli tak oddalimy sobie, żeby zobaczyć samolot w całości, to aż to tak nie razi, ale są niestety też i modele samolotów, czy też tekstury do malowań, które są w bardzo niskiej rozdzielczości i jest po prostu pikseloza na tych samolotach. Tutaj to
jest całkiem jeszcze w porządku. No, swoją drogą ciekaw jestem, jaka jest rozdzielczość tej tekstury. Z 2000 pikseli na pewno powinno być, może nawet więcej. Ok, samolocik nam skręca na kolejny punkt. I to był szybko drugi punkt. I lecimy do Szkocji. Jeszcze to chyba trochę potrwa. Tu chyba będzie Glasgow mniej więcej. Więc jeszcze kawałek mamy. 200 teraz mil morskich do pokonania do następnego punktu. Że zobaczmy sobie jakieś failursy. Chociaż nie chciałbym uszkodzić samolotu na tyle, że spadnę. No, na przykład uszkodźmy sobie J-ampera górnego, układ A. Jeżeli weźmiemy sobie panel górny. O, proszę, działa. Tak, mamy tutaj takie oznaczenie, że jest fail, czyli że J-amper właśnie górny, to jest upper, układ A nie działa, czy też kanał A. Tu mamy dolny, też kanał A. No i teraz procedura byłaby taka, że trzeba byłoby wyłączyć te J-ampery przyciskiem OFF. Oczywiście mamy jeszcze układ B, więc J-amper będzie nam działał. Swoją drogą zastanawiam się, czy będzie coś odzwierciedlone, jeżeli wyłączę wszystkie J-ampery. No zobaczmy, mam nadzieję, że się nie rozbije. Tak, są uszkodzone. No musiałbym może jeszcze wejść w jakieś zakręty czy coś takiego, żeby zobaczyć efekt, że J-ampery nie działają. A przy locie poziomym to jednak chyba nic się takiego nie stanie. Dobrze, przywróćmy sprawność. Możemy też Elsasa sobie tutaj też uszkodzić. Chociaż Elsas nie działa teraz w autopilocie, więc tutaj też nie powinno się nic złego zadziać, kiedy on będzie... A jednak autopilota mi rozłączył. Okej, to jednak tutaj autopilot wymaga Elsasa, okej. Zawsze się coś można dowiedzieć. J-ampery, elevator fill, tak, i przychodzi w trybie na tryb manual, czyli jest uszkodzony, nie może działać automatycznie, więc musimy to sobie ewentualnie teraz sami sterować, jak mocno chcemy mieć odczucie steru wysokości na naszej kolumnie sterowej. I mamy flap limit i musielibyśmy przejść sobie na jakiś kanał. Ale tu chyba override nic nie da, bo oba kanały są uszkodzone. Chociaż nie wiadomo, czy uszkodzone będą oba. Tutaj podwozie, ale podwozie nie będziemy sobie uszkadzać. Wylądujmy sobie normalnie. Hydraulikę możemy sobie uszkodzić, paliwo, pompy paliwowe w sumie i transition, czyli przesył paliwa z pomp pomocniczych. Tutaj też możemy sobie blidy uszkodzić, paki. Myślę, że jak sobie uszkodzę paka drugiego, to też się wielkiego nic nie stanie.
Zobaczmy, czy się uszkodzi. Jeszcze działa. Może ciśnienie musi zajść z niego. No, ale coś się nie chce chyba podświetlić. Niskie ciśnienie. Wyłączmy blida. Uszkodziliśmy sobie blida w silniku drugim, czyli pobieranie powietrza z silnika. Ale nie widać, żeby coś tu się to psuło. Może pneumatyka. Pneumatyka. Uszkadzanie pneumatyki tu może nie działa. Generatory prądu. Weźmy sobie z dwójki, uszkodźmy. O, i mamy uszkodzenie. Jest wyłączony od razu. No, nawet automat tam to właśnie wyłączył od razu. Ok, da się przywrócić, bardzo dobrze. Mamy też baterie, możemy sobie uszkodzić. Są dwie baterie. I APU generator możemy uszkodzić, ale teraz nie korzystamy z APU generatora, więc nie ma to sensu. No i hydraulika możemy sobie na przykład, nie wiem co, drugi układ uszkodzimy. Mamy pompy do uszkodzenia. Mi są pompy szybko od razu uszkodzone. Ale tu jeszcze nam działa RMP, więc tutaj jest transfer. Na przykład z trójki może być transfer do układu drugiego robiony, więc... Chociaż nie jest. System mi automatycznie nie włączył. Ok, rozłączył mi autopilota przez to. Tak się kończy zabawa uszkodzeniami. Dajmy jeszcze raz fly. Autofly, ok. Autopilot wrócił, czyli... No zobaczmy sobie jeszcze raz, czyli jak dam uszkodzenie pomp. Ale to jest wyciek. Uszkodzę pompy, ale dam system. No i właśnie RMP jest włączone. Czyli płyn hydrauliczny powinien być transferowany do systemu drugiego z trójeczki. No i chyba jest, tak? Więc tutaj automat nie zarządza mi RPM prawidłowo? Ciekawe, powinien to RPM włączyć, tak? Jeżeli widzi, że tutaj nie ma ciśnienia w dwójce, to powinien mi RPM włączyć, a widocznie tego nie robi i mi spadnie ciśnienie w SYS2. Tak. Więc ja włączę ręcznie. RMP, o, i już ciśnienie jest, wróciło, tak? Więc no ciekawe, nie, czy tak się rzeczywiście zachowuje automatyka w tym samolocie, że nie zadba o to, żeby przetransferować ciśnienie z innych układów. No jak tu mamy też błąd, to możemy kliknąć ten przycisk w trybie manual i po prostu wyłączyć daną pompę, żeby no po prostu znikło nam to oznaczenie awarii. Ale przywróćmy sobie sprawność. No dobrze, awarie w miarę działają. Także lecimy dalej. Tutaj też mówiłem wcześniej o tej opcji Use Separate Tiller Axis, czyli użyj osobnej osi dla sterowania kołem.
Tutaj się też troszkę tym pobawiłem, znaczy nie znalazłem jakiejś możliwości sterowania tym osobnej osi jeszcze, może jest, ale nie wiem, gdzie by to było w konfiguracji joysticka, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. W każdym bądź razie włączenie tej opcji zauważyłem, że powoduje oczywiście, że koło nie skręca w pełni, używając tylko pedałów orczyka. Tak, koło ma wtedy pewien ograniczony zakres ruchu i tak jest pewnie w rzeczywistości. Tylko też nie wiem, jak wtedy sterować tym kołem, bo tutaj tą rączką powinniśmy sterować wtedy przednim kołem, ale ta rączka nie jest operatywna. Chyba się nie da tutaj tym sterować, przynajmniej nigdy nawet nie próbowałem, ale też widzę, że się nie zaznacza na żółto, kiedy damy Ctrl C. Więc myślę, że to nie jest operatywne. No ale przynajmniej zauważyłem, że włączenie tego checkboxa powoduje, że przednie koło ma mniejszy kąt skrętu i wtedy by trzeba było użyć jakiejś osobnej osi, żeby tym kołem w pełni móc skręcać. Niestety jeszcze nie wiem, gdzie jest ta oś. Czy to będzie gdzieś na kontrolerze, czy... No to są jakieś osie, ale... Tu mamy widok ustawiony. No nie, nie będę teraz tego ruszał i tego zmieniał, więc na razie tyle o tej opcji, która do tej pory była dla mnie troszkę tajemnicza. Chociaż inne samoloty też miały taką opcję, ale do tego miały jeszcze właśnie suwak, czy cokolwiek, jakieś sterowanie tym właśnie przednim kołem, a tutaj tego sterowania nie ma, dlatego to troszkę mnie to zmyliło. Jeżeli chodzi o to przednie koło, ale coś się zawsze dowiedziałem. Dobrze, pokonujemy kolejne punkty na trasie. Myślę, że będziemy mogli zniżać, chyba. Jeszcze zobaczę. No i nie da się teraz tego powiększyć. No dobra, nie da się. Nasz punkt na trasie. Dobrze, jeszcze możemy. Tak, tutaj sobie sprawdzam, jakie mamy dystanse do poszczególnych punktów. Teraz lecimy do DCS-a, ale tu już prawie jesteśmy. Później mamy jeszcze 31 mil morskich do pokonania, o właśnie teraz. Później jeszcze 76, później jeszcze 57 i później jeszcze 20. I który to będzie punkt mniej więcej? A, to będzie chyba ten Charlie Papa Tango. Tu już bym chciał być jakieś 3000 nad poziomem morza. 3000 stóp. Więc trzeba sobie zaplanować zniżanie. No tak, myślę, że 100, może troszkę ponad 100 mil morskich powinno wystarczyć, żeby zdążyć zejść. Żeby też później nie przestrzelić, nie mieć problemu z tym, że tak, jesteśmy za wysoko przy lotnisku i po prostu musimy wtedy odejść na drugi krąg. Bo po prostu lądowanie będzie niemożliwe, jeżeli spóźnimy też właśnie zniżanie. A jeżeli za wcześnie zniżymy, no to po prostu będziemy lecieli jakiś dystans na niskiej wysokości, co no też nie jest dobre, jeżeli chodzi o ekonomię lotu, bo będziemy zużywali więcej paliwa niż tak przy locie na wysokich wysokościach. Ja sobie może teraz ustawię tak wskazania dla ILS-a. Zobaczmy sobie najpierw lotnisko nasze docelowe. Echo Golf Lima Lima, czyli nasze London Heathrow.
Tak, mamy też metar. Wiaterek wieje 0,50, więc lądujemy na 0,9. Ja już to sobie ustawiłem w poprzednim odcinku, tak, że będziemy lądowali na 0,9R. To sobie ustawiliśmy w Route Managerze. No i tak, tu mamy informację o kursie na pas dokładny, 0,89 to jest, i mamy częstotliwość ILS-a. Tutaj akurat Heathrow ma ILS-a na każdy pas. Ale dobrze, teraz musimy ustawić w radiu te częstotliwości. Niestety MCDU nam nie działa normalnie, byśmy to sobie zrobili przez MCDU. A my musimy posłużyć się okienkiem, tutaj wyposażenie i radio, żeby sobie tutaj to wszystko wpisać. Tutaj zobaczyłem pewien feler, że bo tak, mamy dwa nastawy dla Vora i dla ILS-a. Myślę, że powinno wystarczyć nastawić to dla ILS-a. Ale nastawię to sobie też na wszelki wypadek dla Vora. Nie sprawdziłem tego dokładnie, czy też trzeba, ale gdzieś chyba oglądałem jakiegoś, czy też jakiś poradnik chyba na YouTubie co do MD-11, gdzie pewien człowiek właśnie też pokazywał, jak sobie lądować tym samolotem i chyba nie ustawił Vora, mi się wydaje, i miał jakieś problemy z przechwyceniem chyba ścieżki schodzenia, co było dziwne w ogóle, ale już nie pamiętam dokładnie, jak tam to było, ale coś tutaj było z tym, że ten Vor i ILS, myślę, że na wszelki wypadek nie zaszkodzi ustawić oba tutaj te nawigacje. Więc tak, ustawmy sobie częstotliwość. Najpierw to jest 109,5. Tu sobie do standby'a napiszemy 109,5 i dajemy transfer na aktywną częstotliwość. I dla Vora też, tak jak mówię, sobie wprowadzę 109,5. Też sobie wprowadzimy. I kurs dla Vora też prowadzę, to będzie 89, i dla ILS-a, o, nie wpisało mi się, 89 i 89 dla ILS-a, dam tabulator, żeby tu mi kursor zniknął. Upewnijmy się jeszcze raz, 109,5, tak jest, 109,5 i po 89, dobrze. OK, lecimy do punktu Nugra. Myślę, że powoli mógłbym zacząć zniżanie, chociaż może być to jeszcze zbyt wcześnie, ale wolę zrobić to wcześniej niż później przestrzelić. No, może jeszcze troszeczkę poczekam. Chodzi o mapę. Pokaże się mapa. Jest. No, to jest maksymalne oddalenie. Także już jesteśmy nad Anglią. Dobrze, użyjmy sobie tego panelu, panel 2D, autopilot. Najpierw sobie zejdziemy troszkę z prędkością. Dajmy tam o 7,4 niech będzie. Klikamy środkowym. Dobrze, samolot zwalnia prędkość. Przejdę sobie na autopilota 1, chociaż nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale chyba nie. OK, rozpocznijmy zniżanie. 7000, dajmy.
I teraz samolot jest w trybie idle clamp, czyli tak zniża, czyli odcina jakby przepustnicę na idle. Rzeczywiście przepustnica jest na idle. No i też jest prędkość trzymana tak w trybie pitch, czyli poprzez sterowanie kątem pochylenia samolotu, jak mówiłem. No i zniża, zniża dosyć sobie ostro, 2100 stóp na minutę. No akurat w pobliżu gdzieś mamy ILS-a, bo włączyły nam się tutaj oznaczenia dla ILS-a, tylko w tej chwili nie wykrył jeszcze lokalizera ani glide slope, ale oczywiście to jeszcze nie jest nasze lotnisko, my jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Można nawet sprawdzić, co to za lotnisko, włączając sobie mapę. O tak, tutaj mamy jakieś lotnisko, do którego złapaliśmy tą samą częstotliwość po prostu, no bo często lotniska używają tych samych częstotliwości, gdy są oddalone od siebie. A, tutaj złapałem sobie wora. Ale okej. Także sobie zniżamy, jeżeli też wiemy, że możemy nie zdążyć zwolnić, to możemy tutaj pomóc samolotowi w ostrzejszym zniżaniu, po prostu wysuwając spoilery, czy też hamulce aerodynamiczne, właśnie po to, żeby samolot mógł lecieć, znaczy będzie mógł utrzymać prędkość i będzie mógł wtedy pogłębić nurkowanie. A teraz nie może właśnie pogłębić nurkowania, to dlatego, że już i tak ma przepustnicę na idle, więc samą przepustnicą już nie da rady. Więc jeżeli chcemy, żeby kąt zniżania się zwiększył, możemy mu troszkę tutaj pomóc spoilerami, tak? I widzimy, że teraz może sobie bardziej opuścić nos w dół. I jeszcze bardziej. I tutaj mamy, co ciekawe, gdy jesteśmy w powietrzu, to tutaj jest limit dla spoilerów. Tutaj mamy full. Mimo, że jest jeszcze jeden ząbek, który jest nazwany właśnie ground spoiler. Ale to ground spoiler, jak sama nazwa wskazuje, używane jest na ziemi. Czyli jak na przykład wylądujemy, to hamowanie odbywa się tutaj w pełni, czyli wtedy spoilery idą tutaj w pozycję ground. Ale tu nawet mamy zabezpieczenie, że jak ja teraz będę chciał przesunąć spoilery dalej niżej, to wrócę do pozycji pierwszej, czyli spoilery schowane. Także nawet tutaj samolot nie pozwala mi przesunąć tej dźwigni w pozycję ground. I bardzo dobrze. No tutaj jeszcze, tak właśnie zniżając, możemy już ustawić seat belts na on, czy też auto. Tak jest auto, teraz są włączone. Zapiąć pasy i nie palić, z tym, że no, mogliśmy też wyłączyć tutaj sygnalizację zapiąć pasy, gdy byliśmy już na przelocie, czy też na wzbijaniu można było to wyłączyć, bo nie było żadnych turbulencji za bardzo, więc tego nie zrobiłem, tak, ale powinno się to tutaj dać możliwość, tak, ludziom odpiąć pasy, chociaż ja i tak lecę frachtowcem, więc ludzi nie przewożę. Też moglibyśmy już wcześniej zgasić stroby, tak? Nie są nam potrzebne na tej wysokości. Włączymy je sobie podczas lądowania. No tu nawet widzimy, że złapał nam już namiary na ILS-a tego lotniska w pobliżu.
Takie coś też zobaczymy, jak już będziemy podchodzić do lądowania, czyli mamy nasz rąbik dla glide slope'a, tu mamy rąbik dla localizera, czyli dla kursu na lotnisko. Ale jak mówiłem, to jeszcze nie jest nasze lotnisko. Dobrze, ja tutaj zejdę z prędkością, bo już jesteśmy dosyć nisko. Stawmy prędkość, może przełączę się, po pierwsze to się przełączymy na Indicated Airspeed w węzłach i zmniejszmy prędkość. Na razie do 300 dajmy. No i teraz widzimy, że samolot troszkę podniósł nos, żeby móc wytracić prędkość. Inaczej byłoby mu ciężko. No i to jest ta opcja pitch właśnie. Ona to robi, że steruje tutaj pochyleniem nosa. Także to bardzo fajnie to działa. Tutaj nigdy problemów nie uświadczyłem z tym i no bardzo fajnie jest to zrobione. No i teraz już jesteśmy na naszej prędkości zadanej, więc samolot automatycznie nam tak zwiększa zniżanie. Mamy 20 tysięcy. Także jeszcze trochę przyspieszymy czas. Co do przyspieszenia czasu też z umiarem. U mnie tak na 8-krotnie jeszcze się da, ale już mam straszne lagi. Jakbym jeszcze bardziej przyspieszył przyspieszenie czasu, to możliwe, że doszłoby do katastrofy i nawet byśmy nie zdążyli zauważyć, co się stało. Więc tutaj tak optymalnie dla mnie to jest właśnie prędkość 4-krotna. A robimy to klawiszem A, jeżeli ktoś nie wie. A Shift A wracamy do czasu, znaczy zmniejszamy upływ czasu, a samo A zwiększamy upływ czasu. Dobrze, zmniejszył upływ czasu i ustawimy sobie teraz ciśnienie lokalne. Dajemy sobie pogodę tam, gdzie jesteśmy. I mamy Q1017 hektopaskali. Więc przełączmy się na hektopaskale. Stawmy 1017, ale się tu skoczyło. Ok, jest 1017. I zmniejszmy prędkość do 250, bo zbliżamy się. Tak, zbliżamy się do 10 tysięcy stóp, więc powinniśmy lecieć maksymalnie 250 węzłów. Więc samolot troszkę powstrzymał się od zniżania. Musi najpierw zwolnić prędkość. Tak, widzimy teraz, że przy tej prędkości powoli tutaj będziemy mogli zaraz wysunąć sloty. Tu mamy napis na żółto, ale już ten podpis SE powinien być na zielono, czyli sloty już można wysunąć. Podwozie jeszcze nie, ale za chwilę będziemy mogli też wysunąć podwozie. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, bo teraz nie mam takiej potrzeby. Ale tak co do tych właśnie oznaczeń. Ok, przyspieszmy 4-krotnie. Tak, teraz mamy na zielone, możemy wysunąć sloty, możemy wysunąć podwozie, samolot przyspieszył zniżanie, wszystko dobrze. Tutaj zawsze się mylę tymi przyciskami do przybliżania. No i jednak za bardzo, dużo bardzo zbyt szybko rozpocząłem to zniżanie. Mamy jeszcze spory dystans. A samolot już jest na 7000. A przed nami jeszcze sporo drogi do pokonania.
Tak, mamy spokojnie ponad 50 jeszcze chyba mil morskich, więc zbyt szybko rozpocząłem to zniżanie, ale dobra, dolecimy sobie na tych 7000 kawałek. Polatamy trochę w chmurach. Dobrze, będziemy teraz wykręcali zaraz do punktu CPT. Też sobie zrobię nastaw. Zawsze zapominam tego shifta użyć i kręcę i kręcę. Tu można użyć shifta i skakać od razu co 1000, jak już mówiłem wcześniej. No ale czasami o tym zapominam. Ok, przybliżmy. No, to jeszcze mamy 23 mile morskie. Tutaj mamy ograniczniki wysokości. Tutaj pierwszy punkcik ma 2500. Minimalną wysokość, na jakiej możemy być przy tym punkcie. Tak, więc tu sobie zejdę na 3000. Ciekaw jestem, czy się połączymy z wieżą w Londynie. Jeszcze nie mamy tu wskazówek. Tutaj Red Griffin mi mówi, żebym się połączył z Chalgrove. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Na 125-40, ale może nie będę używał tu Red Griffina. Po prostu sobie wylądujemy. Ewentualnie może poproszę tutaj wieżę w Londynie. Aha, ale też muszę być w przestrzeni powietrznej. A dostroimy się do niego. Poprośmy o przelot w strefie. Dobrze, 3000, zejdźmy sobie na 3000. Zmniejszę jeszcze prędkość. Dajmy jeszcze 220 na początek. Jesteśmy approved w przestrzeni powietrznej. Dobrze, samolot zaraz zacznie zniżać, bo jeszcze wytraca prędkość. Tak, Red Griffin. Mówi mi, żebym teraz się wzbijał na moją wysokość przelotową. Ciekawe, co by zrobił, jakbym się wzbił na tą wysokość. Oczywiście nie będziemy tego robić, bo już jesteśmy blisko naszego lotniska. I za chwilę wykręcimy na, można powiedzieć, ostatnią prostą. Tu jest dużo lotnisk, jeszcze właśnie nie pokazuje mi lotniska Heathrow. Jestem pewnie w pobliżu. To jest mnóstwo innych lotnisk w pobliżu. Heathrow jest troszkę dalej i jeszcze mi się nie łapie na pobliskie, na pobliską listę lotnisk. Może mogłem tego Red Griffina nie ruszać. Teraz będziemy mieli komunikaty troszkę z czapy, ale dobra. Może jakoś to przeżyję. I wy również.
Może uda mi się nawiązać łączność poprzez tutaj wybranie częstotliwości ręcznie. Tower 124, a teraz jeszcze, dobra, F12 otwiera radio. Com 124 47. Jest tower. Zróbmy sobie request ILS. Ok, mamy 3000, super. Prawie, to znaczy za 1000 stóp będzie. Aha, na director mam się przerzucić. Tu będzie skrócik. No i dobrze, dajmy teraz request ILS jeszcze raz dla director. Zobaczymy, co powie. Ok, jesteśmy na 3000. Jest hold. Dobrze, zbijmy prędkość jeszcze. Jeden, cztery, zero, pięć. Jeden, cztery, zero, pięć. Masz ident. Tak, w ogóle to jeszcze zobaczmy sobie ciśnienie dla Heathrow. Nie tutaj, nie tutaj. Pozycja, wybierz lotnisko. Tu mieliśmy i ciśnienie 1017. Dobrze, jest 1017. Tu jesteśmy blisko Ziemi, nam się tak włącza radar, tak mierząc odległość do Ziemi i stąd te powiadomienia. On się załącza, jak jesteśmy poniżej 2500 stóp nad ziemią. Ale wykręcamy już tutaj na ostatnią prostą na lotnisko. Tutaj mamy punkt 2500, jak mówiłem. No dobrze, zejdźmy sobie na 2600 jeszcze. Tutaj już wypadałoby wysunąć sloty. I dalej klapy, tak, tu mamy też oznaczenie, że sloty idą w dół. Są w dole, wysuńmy klapy. Na pozycję 15, bo taki mamy nastaw. Na pokrętle tutaj, co mówiłem w odcinku poprzednim. Ok, mamy tutaj właśnie jeszcze no lock i no GS, czyli jesteśmy jeszcze dosyć daleko, tak, od działania ILS-a. Tutaj ten okrąg nam pokazuje zasięg działania ILS-a na lotnisku, w tym wypadku właśnie w Londynie. Więc jeszcze chwilkę musimy podlecieć, ale możemy zacząć też troszkę zbijać prędkość cały czas. Dajmy teraz 180 węzłów. I klapy. Tak, tu mamy oznaczenie na zielono F35, czyli możemy pójść na klapy 35 nawet, ale ja na razie dam 28. W sumie nie wiem, co mi powiedziano na request ILS. Nie zwróciłem uwagi na to. Dobrze, ja teraz też uzbroję. Tutaj mamy
Approach Land. Uzbrójmy go sobie. Mamy tutaj Land Armed. Coś mi Griffin nie odpowiada. Przyłączmy się na Tower. Tak, jeszcze jesteśmy zbyt daleko, wciąż nie mamy lokalizera, on się pierwszy aktywni. Dalej mamy, że na Director mam się przyłączać. Dobrze, zejdźmy na 170 z prędkością. Kolejny poziom klap to już będzie 35, tak. A to oznacza, że przy klapach 35 powinniśmy mieć już wysunięte podwozie. Inaczej będziemy mieli alarm, sygnalizację taką właśnie landing gear, żeby właśnie wysunąć podwozie. Ok, jest localizer. Więc myślę, że samolot niedługo się na niego powinien skierować. Ok, przybliżamy się do lokalizera i samolot przechwycił teraz właśnie automatycznie. I tutaj mamy land arm, tak, czyli już jest lądowanie uzbrojone. I samolot wykręca na lokalizer, czyli właśnie tutaj o, będzie, tak, chce przeciąć tutaj oś pasa i wyrównuje teraz na oś pasa ładnie. Także bardzo fajnie to działa. I trzymamy rąbik w środku, to znaczy robi to za nas autopilot. Przy ręcznym sterowaniu sami musielibyśmy tak sobie tutaj utrzymywać. Ok, powoli zbliżamy się do naszego pierwszego tutaj punktu. Glide slope'a jeszcze nie widać. Ale za chwilę powinien się pojawić glide slope i samolot powinien też przechwycić ścieżkę schodzenia. O, już jest. Tak, pojawił nam się rąbik glide slope'a. I będziemy zaraz schodzić. Dam teraz prędkość 160. No i tak, włączymy sobie światła lądowania na podwoziu również. Uzbrajamy tutaj autobreki też uzbrajamy, tutaj są autobreki, ale miałem na myśli co innego. Dam autobreki tutaj średnie, a tutaj uzbrajamy spoilery, są uzbrojone. Tak, tam jest lotnisko. Jest troszkę też samolotów. Tak, tutaj pouzbrajane. Wysuniemy podwozie. Widzimy też, że glide slope został przechwycony. Jesteśmy w trybie GS, czyli glide slope. Widzimy teraz, że rąbik jest utrzymywany tak w centrum, tak samo localizer jest w centrum, jest OK. Mamy 160. Dam jeszcze klapy. OK, niech się wysunie podwozie do końca. Są zielone 4. Klapy na 35. I zejdziemy jeszcze z prędkością do 155. No właśnie 150-155 to jest taka prędkość do lądowania do tego samolotu. I zejdziemy maksymalnie klapy w dół na 50. Mamy teraz opcję tutaj podpisaną dual land, czyli mamy no auto land, inaczej to jest mówiąc, tak, czyli na podwójnym autopilocie teraz lecimy.
Dobrze, to już sobie powyłączam. To możemy sobie dać w dół. Co sobie wyłączymy? Tu też ważne jest, że jeżeli tu będzie podpis retard, oznacza to, że musimy ręcznie przesunąć przepustnicę na ciąg jałowy. Wyłączy nam się automatycznie też autopilot. Ok, samolot załamuje. I jest retard. Dajemy w idle przepustnicę. Siedzimy, delete, rewersy, wjechał mi samolot na... Okej, zaraz dojdzie do katastrofy, czy ucieknie? Dobra, dam shift D, żeby tu nam nie pikało. Dobrze, 30 węzłów, rewersy wyłączę. I zatrzymałem się, ale tutaj zejdziemy sobie... Zjedziemy sobie w prawo. No pamiętajmy, że nie powinniśmy się zatrzymać. Powinniśmy płynnie sobie zjechać z pasa. I może sobie pojadę po prostu na wprost. Tu możemy odzbroić auto brake w off. Dobrze, się może tu zatrzymam, żeby porobić co trzeba. Teraz jeszcze klapy z powrotem schowane całkowicie, sloty też. Dobrze, dam shift B, żeby się zatrzymać. Zobaczmy checklistę po właśnie wylądowaniu. Tu już część czynności zrobiłem. Tutaj transponder powinien być w standby. Zastanawiam się już w ogóle, w jakiej jest pozycji teraz. Ok, jest w... TARA, dajemy w standby. No, powinniśmy się połączyć z wieżą, poprosić, tak, gdzie mamy kołować, ale tutaj tego nie zrobimy. Klapy schowane, speed brake schowane, auto brake na off dałem. Landing lights dajemy na off, czyli landing lights na off. Tutaj światła nosowe dajemy na taxi. Teraz są na taxi. Tutaj, aha, jeżeli chodzi o stroby, to sobie ich nie włączyłem. Teraz mają być wyłączone. OK. I włączamy APU. Włączymy sobie APU. Tak, jest on, więc się rozkręca. Możemy też się upewnić tutaj. Jest APU i mamy obroty. Możemy też włączyć Bleed APU, to od razu będzie załączone. I możemy kołować, zwolnię hamulce. I podkołujmy sobie. Tu widzę, że są jakieś terminale dla pasażerów. No ale dobrze, sobie gdzieś tam zaparkujmy przy tych terminalach może. Chociaż lecę towarowym samolotem. Ale żeby nie przedłużać tego kołowania, po prostu znajdźmy jakieś miejsce najbliżej. Dobrze, zatrzymajmy się. Hamulec postojowy. I wyłączymy samolot, czyli lista postojowa, taxi lights wyłączamy, taxi, o nie w tę stronę, jest wyłączone, parking brake set już zaciągnąłem i wyłączamy silniki, wyłączmy sobie najpierw
pierwszy i trzeci, poprzez tutaj odcięcie paliwa po prostu. A na razie odcinamy właśnie pierwszy i trzeci, żeby też się upewnić, że APU jest włączone, No bo gdyby nie było, to jeszcze będziemy mieli zasilanie z silnika drugiego. APU bleed też jest włączone, więc możemy wyłączyć też i silnik drugi. Teraz odpiąć pasy na off, można odpiąć pasy. No i moglibyśmy teraz sobie potwierać drzwi, rozładować nasz samolot, z tym, że jak też pokazywałem w poprzednim odcinku, tutaj się nie da potwierać drzwi z tego, co już sprawdzaliśmy. Są drzwi ładowni, ale nie da się nic otworzyć. Więc drzwi nie będziemy otwierać. IRS-y inercyjne nasze systemy dajemy w off. Są w off. Wszystkie światła zewnętrzne możemy wyłączyć poza jeszcze nawem. Także wyłączymy logo, wyłączymy beacon. Nawa jeszcze zostawiamy włączonego. No i teraz moglibyśmy sobie podłączyć zasilanie zewnętrzne. Podłączymy jeszcze sobie klocki pod koła, zasilanie zewnętrzne. Włączymy zasilanie zewnętrzne. No kuchni. Dobrze, włączmy też kuchnię, chociaż nie musimy. Anti-ice powinniśmy wyłączyć, ale tutaj są nieoperatywne. Temperatura w ładowni. Moglibyśmy dać na off, ale tych pokręteł nie da się ruszyć. I możemy wyłączyć APU, no bo mamy już zasilanie zewnętrzne, więc wyłączamy APU. OK. Emergency light powinniśmy dać teraz na off, ale tego się nie da zrobić. Navigation lights off. Tutaj widzę, że już ta lista zmierza ku końcowi, a ja widzę, że to jest parę rzeczy do wyłączenia jeszcze. Nie mam na liście emergency power z powrotem na off. Tu też widzę, że właśnie mamy ignition wciąż włączony. Możliwe, że on powinien się, w zasadzie nie wiem jak to powinno działać, ale możliwe, że powinien się wyłączyć na off, jeżeli wyłączymy silniki. A tutaj mamy włączony ciągle ignition, więc wyłączmy go ręcznie. Jest wyłączony. Możemy też pogasić tutaj oświetlenie paneli, jak żeśmy powłączali. OK. No i mamy wyłączenie teraz. Tak, załóżmy, że już samolot jest rozładowany, drzwi pozamykane. Możemy go wyłączyć całkowicie, czyli zasilanie zewnętrzne odłączamy i wyłączamy baterię. I samolocik pogaszony. Także tak wyglądał mój pierwszy lot, może nie pierwszy, ale pierwszy na tym wideo, na tym kanale samolotu MD-11. Także ogólnie, jak mówiłem już wcześniej, całkiem dobrze zrobiony samolot i to, co ma zrobione bardzo dobrze, chociaż awarie mi pneumatyki nie działały, ale ogólnie to, co ma zrobione, jest zrobione super. Samolot się dosyć dobrze zachowuje, nie zauważyłem jakichś anomalii, tak? Dobrze się zachowuje na trasie, trzyma autopilot, trzyma glide slope'y i tak dalej, więc ładnie też tak zachowuje się w locie, jeżeli chodzi o opcję pitch i nabierania prędkości, czy też wysokości i tak dalej. Wszystko tutaj wygląda bardzo dobrze. No i tak, jak mówiłem wcześniej, w poprzednich odcinkach mankament taki, że jeszcze paru rzeczy brakuje i mile by było mieć na przykład MCDU, czy podgląd systemów przeróżnych w tym samolocie, czego jeszcze w ogóle nie ma, więc miejmy nadzieję, że doczekamy się tych wszystkich feature'ów, no bo też samolot jest ciągle jeszcze w rozwoju, a z tego co wiem, to samolot ten jest rozwijany już 4 lata, więc szmat czasu, można powiedzieć, do osiągnięcia obecnego rozwoju, także powoli, ale sukcesywnie samolot jest wciąż rozwijany. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć Wam.